Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już czwarty sezon MTA DayZ. I znowu sam, jak niegdyś nagrywałem samemu. No i los musiał się powtórzyć niestety. Dlatego możemy już zacząć od eksplorowania tego terenu. Chociaż wątpię, żeby tu coś było. I od razu mówię, że to jest złączony serwer z XDayZ i Zombie Polską. I wyszło jak wyszło, czyli XZombie Polska. IP będziecie mieć w opisie, chociaż już dawałem tam pod którymś filmikiem. Ale dam go jeszcze raz, żebyście nie musieli się na mnie pluć, gdzie jest IP serwera. To wam go dam i będziecie mogli na nim grać. A ja będę teraz się świetnie bawił, więc eksplorujemy teraz jakąś farmę, bo chcę sobie ją oczyścić ze wszystkiego, co tutaj jest. Może się to znajdą jakieś fajne itemaski. What the fuck? Jakie zombie, fuj. OMG, aż mi się żygnąć chce. Jak ty patrzę na te zombie. Nie no, sporo się tu zmieniło. Ogólnie to już jest inny serwer jak kiedyś. Niech się to tylko zbliży. Czekaj, co my tu mamy? O, GPS. Bardzo fajnie. I już po prostu mamy minimapkę. Tylko te zombie mnie wkurzają. Nie wiem, co mam z nimi zrobić. Jestem bezbronny. Cholera. Cholera. O, ta się skapnął. Akurat tutaj, kiedy już miałem zbierać. No to dobra. To nawet nie jest zombie. Kurde. Czyli jednak jeszcze są jakieś niedociągnięcia i to duże. Soda. Aha, dobra. Dobra. Tu jeszcze sprawdzimy. Tu mamy jakiś nie, to jakieś ammo, tylko nie wiem od czego. Ale nie widzę żadnej broni. Dlatego ja stąd idę. A, myślałem, że coś ciekawszego znajdę. Dobra, to możemy się kierować do... Nie wiem gdzie się kierować. Albo do San Fierro, albo do Las Venturas. Nie wiem, muszę sobie wybrać. Ale powiem wam szczerze, że miałbym bliżej do Las Venturas, dlatego tam się ten skieruję tym oto mostem. No i czemu tak dawno nie było MTA? No ponieważ nie miałem z kim i po drugie serwer się sypał. Dlatego no te powody uniemożliwiły mi nagrywanie z MTA. O, goni mnie kolejny przybłęda. Czekaj, jak się... Szwendacze się nazywały, tak? Bo sobie przypomniałem z Dead Island, że te zombiaki to są też szwendacze. No, fajnie, że most jako tako działa, ale... co to pisze? Line closed. Maintenance vehicles. Czyli chyba zakaz tych... wjeżdżanie. Zakaz... prowadzenia tych samochodów w stronę tego mostu, przez którego teraz przeszedłem. No i dobra, idziemy sobie dalej. A ja nawet stopera nie włączyłem jeszcze, widzicie, cwany jestem, nie? Ale już za 4-5 minut już będę nagrywał to, to muszę mieć stoper zawsze włączony, bo ja naprawdę nie wiem kiedy, co i jak. Nie wiem, może postaram się zrobić godzinny odcinek, jak to zawsze robiłem. A może trwać pół godziny, nie wiem, no po prostu to zależy też od losu, co mi się stanie. Bo nigdy nic nie wiadomo, co mi się może stać. Albo będę miał farta i znajdę jakiś pojazd. O, Alice Pack. Czekaj, muszę jeszcze raz się zbliżyć tam. O, Alice Pack. No i świetnie. Już mi się to podoba. No i już mamy
Alice Packa. Szukamy więcej przedmiotów. Chciałbym znaleźć kojota, ale nie wiem, czy to by wypaliło. A więc... O, tu jest ten zegarek. Tu jakiś nóż przyda mi się. Wezmę go na wszelki wypadek. Jakbym miał ciechać jakiegoś zombiaka, to w każdej chwili mogę to zrobić. Tam widzę... Nie, myślałem, że to jest księżyc, a to jest, kurczę, ten gigantyczny talerz. Tak mi się wydawało, że to jest jakiś księżyc. Ale nie, no, pomyłka. Duża pomyłka. A, czekaj, ja chyba jestem tutaj na terenie, gdzie są te... medykamenty. Jak je znajdę... O, już jestem niedaleko tych medykamentów. Za chwilę zaczniemy je przeczesywać. Nie, to nie tutaj. Pomyliłem się. Kurde, widzicie, że dość dawno nie grałem w MTA i znowu sobie coś pozapominałem. Ale spokojnie, spokojnie. A nie, mogę to przeskoczyć. O, dobra. Sobie już przeskakuję. Spryciarz chciał mnie pobić. Miałeś pecha, chłopie. No, już jestem niedaleko tych medykamentów, szpitala właściwie. Szpital, medykamenty to jest jedno i to samo. Zaraz, co to jest? Mleko, ale nie, mam już trochę tego picia. Nie będę tak znowu na domiar zbierać, bo zaraz mi się skończą sloty. A jest tu F3? O kurde, tu jakiś panel pomocy. Czyli tu nie ma punktów, szkoda. Oczekiwałem od tego serwera więcej, ale no cóż, dopiero serwer się buduje po ostatnim niezbyt ciekawym wydarzeniu, o którym wolałbym nie mówić. Tak jak powiedziałem, piszcie na forum, co się stało, dlaczego. O, ja się tym zbytnio nie... O, w mordę, ile zombie. Zaraz tu zrobię takie figi-migi, czary-mary. Znikam już stąd, jak twój stary. O, proszę, medikity. Wezmę sobie Z2. Jedną zapasową, jedną może na teraz. I morfinę, bo może mi się przydać. Morfinka. Tam jest druga skrzynka. Też sobie wezmę jedną morfinę. No i dobra, mogę iść, mogę... A czekaj, mam w ogóle jakieś painkillery? O, no właśnie, muszę wziąć painkillera. Przydałoby się painkiller, jest. Dobra. Pojazd bym jakiś poszukał, bo tak jakoś dziwnie bez pojazdu podróżować. No dobra. Okej, no to możemy się już kierować już głębiej. Może pójdziemy do Arei, jeżeli nie zginiemy, to jest pewne, że możemy zginąć. Tam sprawdzimy sobie ekstremalną chałupę. Jak czytam ten czat, to normalnie mi się coś robi w głowie, ale staram się ignorować ten czat. A w dupie mam tych innych graczy. Chyba że ktoś tutaj z... na tym serwerze z moich widzów jest, to bardzo przepraszam za tą wypowiedź, ale jak innych nie znam, to mam ich gdzieś. Przeskakujemy przez płotek. Blask kotek na płotek się zasikał. O, to co to jest? Co to jest? Gówno. Dobra, tu. Tu też pewnie jakieś... O, PDW! Dobra. Już mi bardziej pasuje PDW. PDW i PDW Mag dwa razy. Będę musiał nóż wywalić, bo on mi to będzie zagradzał. No i dobra. I mnie już pasuje lepiej mieć PDW, więcej ammo, lepsze niż jakiś pistol. Dobra, i to mi się podoba. O, co tu jest? Gówno. Komputer, super.
rzeczywiście. Windows 9.8 normalnie. Oczywiście chodzi o generację systemu dla tego komputera, którego wczoraj, kurde, pieprzą mi się słowa, którego przed chwilą widzieliście. Dobra. Mamy PDW. Nie wiem, chciałbym w końcu kogoś zabić, bo zawsze to ja jestem zabijany w MTA. Nie oszukujmy się. Nieważne, że mnie zabiją, dla mnie się ma liczyć zabawa. Szukanie itemów, ubijanie ludzi. Chociaż ja tego nie rozumiem, czemu ludzie nie mogą wszyscy ze sobą współpracować i działać z siłami zła? A nie, wszyscy na wszystkich się zażynają. To jest dla mnie niezrozumiałe i raczej nigdy nie będzie. Przecież jesteśmy wszyscy rasą ludzką, powinniśmy, kurczę, współpracować. A tak to niszczymy się nawzajem. Tak mógłbym godzinami mówić, bo jest dość sporo teorii na to, że tam są różne rasy ludzkie, że się nienawidzimy, że to ciągłe wojny tworzymy i tak dalej, i tak dalej. Nie, no to nie ma sensu, powiem wam szczerze od razu. Zegarek już... Co? Nie, zegarek już mam. Myślałem. Niczemu jest 18:31. Tak, fajnie. Co to jest? O, toolbox. Świetnie. Ale za to plus jest taki, że tutaj niektóre urządzenia działają, znaczy urządzenia inaczej wyglądają. Bronie i tak dalej. Tutaj jest fajnie akurat. O, kolejny zombie, który zaraz będzie mnie zaczął gonić. Kurde, wal się. To jest kolejna mapa. Co to jest? Co to jest? Beanscan. Dobra. What the? Slender mnie goni. Slenderman w GTA. Znaczy w MTA. Kurde. Spieprzam. Slender. Slender mnie goni, kurde. Ja pieprzę. Slender, kurde. Zgłoszę to adminowi. O ile wiem, kto jest tu adminem. Ale nie no, żeście do pieca dowalili z tym Slenderem. O, tam sobie wskoczę. Paddy boom. Plusk. I płyniemy. Dobra. Ale nie no, serio. Takie bugi, kurde, macie z tymi zombiakami, że no... Dajcie spokój, Slender normalnie. Slender i jeszcze raz Slender. Jak tylko to zobaczyłem, to aż mi się żółto zrobiło. No, właściwie zielono, ale żółto też. Dobra, jesteśmy już. Kurde, chciałbym jakąś lepszą broń, w ogóle lepsze eku. Ale jak się coś chce, to trzeba szukać. A trzeba chcieć, właśnie. A, tu nawet nie doskoczyłem. Fajnie. Muszę uważać, żebym nie spadł z brzegu. Bo to by się dla mnie źle skończyło. Okej. Okay. A już jesteśmy w Bone County, czyli za niedługo dojdziemy do Arei, chociaż nie powinienem tutaj chodzić. Bo tutaj pewnie się szwendają jacyś gracze. A ja bym nie miał z tego przyjemności, tylko dużo problemu. Spinamy się po górce. Nie no, nie to, że mi jest przykro, że sam gram, tylko po prostu, no, myślałem, że z kimś zagram. Ale wiecie, jakbym miał znowu nagrywać z kimś, kogo ledwie znam, to dla mnie by to nie miało sensu. A dlaczego? Bo po pierwsze, nie znam typa, po drugie, nie wiem, jak się zachowuje, po trzecie, nie wiem, jak współpracuje, więc... Dlatego
Nie chcę grać z jakimiś nieznanymi graczami, ponieważ to by po pierwsze też mi zaszkodziło mojej reputacji kanału. Po drugie, uznaliby mnie za jakiegoś dziwaka, że nagram z ludźmi, których nie znam. A jeszcze tym bardziej, jeżeli chodziłoby to o jakieś młodsze osobniki. A po trzecie, no po prostu zrujnowałbym się po prostu, no. Więc ja nie chcę ryzykować swoją osobą nagrywanie z nieznajomymi, a tym bardziej jeżeli ktoś to by chciał wymuszać ode mnie nagrywanie, to ja bym powiedział nie. What the fuck? O, człowiek! Gówno. Dobra, ale ktoś tu był. Zaraz, możemy sprawdzić godziny. Tam kolejne truchło. Aha, to już dość dawno tu się kanina była. A tutaj. O kurde, to ten człowiek dwa razy zginął. Niesamowite. Dobra, my udajemy się do wojska. Myślę, że mnie tu nikt nie zaatakuje. Mam przynajmniej taką pewność. Kurde, kto do mnie pisze? Znaleźli sobie czas na pisanie. Ja nikomu nie odpisuję, od razu mówię, nagrywam. I nie mam czasu na wszelkie pogaduszki. Noż kurde. Myślałem, że to już jest jakiś człowiek, a to jest zombie. Dobra. Bo się lekko zastrachałem. Ale nie na tyle, żeby naprawdę zacząć panikować. Co to mamy? Co to mamy? A, survivor. To nie. Przeszukamy sobie wojsko. A jak nic nie znajdziemy, to. O, haczeta! No to biorę, czekaj, tylko będę musiał coś wywalić. No jeszcze nie wywaliłem ammo od pistola. Jestem genialny. I może sobie coś. O, napiję się. Soda Battle. I już sobie wezmę haczetę. I będę na hita każdego cisnął. Proszę bardzo. A, ale haczeta jest jeszcze. Przynajmniej to się zachowało. W obecnym stanie. Czekaj, coś tu jest jeszcze. Wezmę sobie krótkofalówkę. No dobra. Tu co jest? O! Civilian clothing. Znów będę musiał coś wywalić, bo normalnie no nie obędzie się, nie obędzie się. Okej, okay. Jak wygląda civilian skin? Wow! Tak wygląda civilian skin. No to zajebiście. Ostatnio to normalnie wyglądaliśmy jak jakieś menele spod ulicy, a teraz co się stało? Nagle wychodzimy na ludzi. Kurde, wszyscy do mnie piszą. Kurcze. Czekaj, to chyba O się naciskało. Chyba to był M, ukośnik MS. Nie wiem, nie pamiętam. A może ukośnik MSP? Albo MSG właśnie. MSG. Kurde. Nie mam pojęcia, kurczę, zapomniałem. Ale szukamy dalej. A jak będziecie do mnie dalej pisać, to wiedzcie, że ja nagrywam i tak nie mam czasu na odpisywanie na MTA, bo ja to sobie gram, nagrywam jednocześnie. Dwa pistole, a jest jeden. Dziwne. Takie bugi tylko w MTA. Cześć, co to było? Co to było? Coś tam małego widziałem. Jakieś ammo. A. Dubeltówka. No nie, nie trzeba. Nie trzeba mi takiej broni. Co mogę znaleźć? Mapa. Niepotrzebne. PDW. Moi, lipa, lipa. Ja bym poczekał na spawn. Alispak kolejny. Kurde. Oh shit. Zgaduję, że tu nic ciekawego nie ma, dlatego stąd idę.
Aczkolwiek mogłem jeszcze coś przegapić, ale... A nie, przecież ja mam siekierę, to ja ich mogę posiekać. O kurde, zapomniałem. Kompletnie zapomniałem. O tak, na hitka. O tak. Ciebie też jeszcze posiekam. O, dobrze. No, to teraz mi gówno możecie zrobić. O, infrared goggles. Świetnie. Przeszukam se zombiaka. Każdego, kolejnego. Może coś mają. Gówno. Gówno. Dobra, to ja stąd mogę już iść. Nic nie znalazłem ciekawego, poza tym, że kilku zombiaków powybijałem. A no przecież zapomniałem, że trzymam w ręku haczetę, a i tak nic nie robię. Żeby zabić chociaż te zombiaczki. Nie ma tu nic. Dobra, muszę się teraz trzymać, bo mam w miarę dobre eku. Powiedziałem w miarę, nie powiedziałem, że jest najlepsze, ale w miarę. Więc teraz muszę pilnować sytuacji, w jakiej w tej chwili jestem. Ponieważ mogę po prostu zniszczyć to, co przegrałem w ciągu 18 minut. A wiecie, to jest jednak dużo. Co to jest? Tutaj. Kurde. No, coś tu jest. Wyraźnie widzę. O, jest. Soda Battle Full Gas Canister. Niepotrzebny mi kanister. Ponieważ nie mam pojazdu. Dobra. Teraz muszę zobaczyć, czy mnie nikt nie będzie obserwował, ani nic, bo wiecie. Mogę też ryzykować życiem, ale dziwne, że tu nie łażą pod tym wojskiem. Bardzo mnie to dziwi. Przeszukam sobie teraz jeszcze hangary. Te trzy hangary. O kurde, się zombie tam pchają. Najwyraźniej... O, upadłem, ale przynajmniej ucieknę zombiaczkom, które na pewno tam nie wskoczą, bo nie dadzą sobie rady najmniejszej. O, zombiaczek. Ciach. O, dobrze. Joty. Dobra. Okej. I szukamy wyposażenia. O, wziąłbym sobie to ammo. Silnik. Kurde, ale skąd ja mam wziąć silnik? Znaczy, jak właściwie, bo skąd to wiem? Tu kolejny tool... Nie, toolbox, co ja pitole. Nie ma tu nic. A, tu też nic nie ma. Kurde, czyli ktoś już tutaj przeszukiwał. Nad wyraz. Jestem zaskoczony. Alice Pack. Kurde, same Alice Packi tutaj są tylko. No nie, no świetnie. Kolejna dubeltówka. No nie. Same Alice Packi. No czy to nie dziwne? Nie uważacie tak? Chociaż trochę. Czy to dziwne, że same Alice Packi są? Nie ma żadnych kojotów, albo jakiś czek. Czech backpack, to już by było dobrze. Dobra, idziemy dalej tam. Sprawdzimy sobie. No bo jeszcze się nic nie wydarzyło takiego, że miałem konflikt z jakimś człowiekiem. A graczy jest 19. W tym ja jestem, to wiecie. Jakieś dwie osoby mi napisały na pewno coś, ale nawet nie raczyłem zajrzeć, dlatego nie zawracałem sobie tym najmniejszej głowy i gram sobie na luzie. Dobra, szukamy dalej. Szukamy. O, kamuflaż, świetnie. O to mi chodziło, że im lepsze kostiumy, tym lepiej mi się w nim chodzi. A jak wyglądamy? O, kozacko! Przekozacko! O kurde. Czekaj. Nie wiem. Miałem wrażenie, że to jakaś znajoma twarz, ale dobra. No i dobrze. Mam wrażenie, że bluza jest taka trochę dresowa. Ale dobra. W to nie wnikam.
Ale najważniejsze, że mam jakiś lepszy ubiór. To mi wystarczy. Lepiej chodzę z haczetą. Pewnie ktoś jeszcze może zatłuc. A wtedy przyjemnie nie będzie. Dobra. Tu sprawdzimy sobie. Czyli pewnie ktoś jeszcze tu nie był. Skoro znalazłem kamuflaż, clothing. To możemy tu znaleźć nawet kojota równie dobrze. Więc trzeba się o to teraz starać. Aha, to moja haczeta się tak dziwnie zmieszała z klimatem. Co ja walę? Chodzi o to, że tak szybko zacząłem biegać, że po prostu haczeta mi się tak pomieszała ze wszystkim. To kolejna haczeta. Pewnie jakiś nieszczęśnik znajdzie ją i ją wykorzysta w dobrym czy złym celu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jestem jeden tylko. Jakbym miał jakąś ekipę, jak niegdyś miałem grupę taką, było ze cztery osoby, naprawdę. To były czasy, a teraz co się stało? Wszystko się rozpadło, totalnie, wszyściusieńko. Teraz działam tylko sam, no chyba, że z jakimś jednym kumplem, albo z Remusem, nie wiem. Ty, przeżył! Hardcore, no już nie. Mapa. Gówno. Gówno, a nie mapa. Dobra, tam coś widzę. Co to mamy? O, binoculars. Aha, nie mam. Namiot. Kurde, nie. Może wezmę sobie medikita. Okej. No, chciałem użyć medikita. Co jest do licha? Fajnie, że nie mogę użyć medikita, no ale gówno. Dobra, to zjem coś jeszcze dla poprawienia kondycji. No patrz, teraz mi się użył medikit z opóźnieniem. Co za dziadostwo. Dobra, bierzemy sobie tego namiota i zrobimy sobie gdzieś mini kryjówkę, ale ja wam nie zdradzę gdzie, bo bym tylko zdradził swoje położenie, a ja nie chcę ryzykować, wiecie. Teraz już nie popełniam błędów, bo uczę się na tych błędach właśnie. Dlatego tym razem nie pokażę wam, gdzie będę się ukrywał, gdyż spokojnie sobie zakradniecie mój dobytek, a ja potem będę na was się złościł niepotrzebnie, to wiecie. To nie chcę po prostu ani na was wrzeszczeć, ani też po prostu nie chcę, żebyście, wiecie, się zakradali do mojego dobytku. No nie wiem, gdzieś sobie muszę zrobić tę kryjówkę. O, suffer bitch. Niektóre teksty to jeszcze mnie rozwalają, powiem wam szczerze. Dobra, tam jest Winchester, ale tym sobie też główki nie będę zawracał. Przeszukam sobie jeszcze te same. O, ktoś do mnie pisze. Tak. A, widać, że już ktoś mnie rozpoznał. M4! Nie no, to trzeba będzie wziąć. Nie ma co. M4. Aha. To po nagraniu, bo nagrywam. Okej, czyli już ktoś mnie zaprosił na Skype i widać, że to może da najprawdziwszy. Dobra, pozdrawiam jednego widza, który w tej chwili gra ze mną w MTA. Myślę, że mnie jakoś tam obejrzysz i pozdrawiam cię jeszcze raz. I graj, i graj, i graj, i nie przestawaj. Dobra. Okej, tutaj kolejna haczeta, ale będę chciał wziąć tą M4, gdyż kurczę, to jest jedyna okazja, jedyna
swoim rodzaju. No bo innej no nie będzie, no. Taka prawda, no. Ta. O, ktoś się już zapytał, czy kręcę filmiki na YouTube. No i widzicie. O, no i kolejny binokular. Pozdrawiam kolejnego widza, który no niestety chciał te pozdrowienia. To go pozdrawiam. Nie wiem, jak tam się nazywa. Nie patrzę, ale pozdrawiam drugiego widza. O ile będzie moim widzem, nie wiem. Nie jestem tego pewny, ale jak obejrzysz, to będziesz pewnie wiedział, że ja cię pozdrowiłem. Więc no, pozdrawiam wszystkich graczy serwera XZombie Polska. Przeszukam sobie tych truposzków. Gunwo. Tutaj jakiś hamburger. Tu też jakiś. O, tu chyba pewnie będzie woda. O, to się przyda. A pizzę w pieprze. I wezmę sobie tego water bottle. Wtedy będę mógł sobie dolewać zawsze wodę z rzeki. Heh. A może z kałuży nawet. Kto wie? Dobra, za chwilę sobie będę robił. O kurde. Fuck. Fuck. Dobra, spotkałem się z jakimś randomowym widzem i po prostu teraz będę sobie za nim chodził. Okej, trochę się tu zombiaków pozwalało. O, dobra, chodźcie. O, jeden ubity. Zniknął. Drugi ubity. Kurde. Ubity. Kurde. Co się dzieje? Jakie bugi są? Czemu oni się klonują? O, teraz poszło. Kurde, nie znam cię, więc zbytnio nie wiem. Ale jak pogadamy na Skype'ie, to może. Dobra. Pewnie. Dobra, przeszukuję sobie teraz ludzi. PDW Mag. Ta, postaram się gdzieś w tych okolicach czasu. Okej. Pusto. Pusto. Gówno. A jak mam wejść na PW? Dobra. Sobie będę chodził za tym widzem. Kurde, piszą mi na PW, a nie napiszą mi, jak mam wejść. Kurde, jeden zombiak się bukuje, jest przycisk nad backspace insert. Ojej. Zombiak! Panie zombiak, zniknął. Nad backspace insert. Insert. No nie mam zbytnio tego przycisku. Nie mam tego przycisku. Dobra, szukamy dalszych tropów. A gdzie ten mój widz zniknął? Straciłem go z pola widzenia. A, insert może pisać. Aha. O, super, że mam zombiaka w powietrzu. No nie mam zbytnio insertu.
Mam tylko taki insert 0, ale jak go nacisnę, to zacznie bić. Więc no, zbytnio nie mogę jakoś. Nie. Mnie nie pisze. Dobra. No wiecie co? Ja zacznę już robić kryjówkę. Gdzieś się zadomowię. A ja za chwilę będę, więc ZW. Okej, okay, już wróciłem. Oj, nie dowiecie się, gdzie mam namiot. Nie powiem wam, gdzie jest. Dlatego won z mojej kryjówki, jeżeli ktoś sam odkryje, że gdzieś mam położony namiot. Więc walcie się od moich itemków. Chociaż tam niewiele jest, więc dla mnie to nie robi żadnej różnicy. Chociaż i tak to jest złe kradnięcie czyichś itemków. To jest bardzo złe. No i gdzieś zgubiłem mojego widza, z którym grałem. Niestety przepadł gdzieś, albo nie wiem, co z nim się stało. Tak czy inaczej idę sam, bo ja nie będę na niego czekał. Chyba że mnie znajdzie, to wtedy sobie możemy powędrować sami. Ale póki co muszę się trzymać sam i liczyć na siebie, że mogę przetrwać tą dzicz. Stopera zapomniałem włączyć, jak zwykle. O, dobra. To mamy tak. Która godzina? O kurde. Morfinka. Przy bazie w prawym górnym rogu. Zobaczę sobie na mapie. Prawy górny róg. No ja widzę, gdzie jest ten prawy górny róg. Ale czołg, co? Powaliło? Powaliło kompletnie? Jaki czołg? Przecież nie ma czołgów w MTA. To koleś się chyba ostro najarał czegoś. Skoro uważa, że czołg jest w MTA. No i to masz poważne problemy z głową. No, zombiaków posiekam. Kurde, zdychaj. Zdychaj. Nie mogę trafić. O, poszło. Ale mam ze sobą N4. Bez koła. Aha, bez jednego koła. Ale czołg? Serio? Czołg? Nie wierzę. Nie mogę w to w ogóle uwierzyć, ale dobra. Może jednak jest coś w tym. Dobra, to my się będziemy kierować do Las Venturas. Może tam spotkam jakichś ludzi, którzy może będą na mnie patrzeć z nastrojem i pokojowo. Zamiary będą mieli pokojowe, albo po prostu wezmą mi jakąś broń, wepną mi lufę w głowę i zabiją mnie najzwyczajniej w świecie. Więc nie mam pojęcia, jak tutaj są gracze. Jedynie mogę być pewny, że albo mogą być źli, albo dobrzy. Dlatego to jeszcze zależy od tego, czy w ogóle jakoś dam radę. Dobra. Czekaj, co tam jest? Coś widzę, takiego malutkiego, acz widocznego z daleka. Co to jest? A, kanister. Psy. Spieprzajcie mi z tym gównem. Dobra. O, możemy już iść do tego Las Venturas. Czemu nie? Oko w porządku. Ktoś z nas maga do AK. Ammo, fajnie. Czy też tu grają? Nie wierzę. A zresztą zawsze i wszędzie się znajdą cheaterzy. Kurde. Skacz, Skorpio. Good aim, chyba good aim i wszystko. No
Przydałby mi się kojot. Już to mówiłem, ale chcę się powtórzyć, bo no kurczę, nie pomieszczę wszystkich rzeczy naraz, a tu co mamy? Główienko. No nic, nic nie poradzę na to, że jeszcze nie ma spawnu itemów. Tu nie będę się nawet szwendał, tylko od razu idę gdzie indziej. A, to. No tam widzę jakiś wieżowiec, tylko taki trochę przyciemniony, właśnie rozjaśniony, a nie przyciemniony. Kurde, ja mam ciemny umysł normalnie. Cokolwiek powiem, to już jest źle. Dobra, jestem już w tych terenach. I o, kolejni. Ciul, ciul, pięknie. Assault pack, kurde. Kiepsko, kiepsko. No i dobra. Skoro już dwóch ludzi mnie rozpoznało, to zapraszam was do mojego kanału. Nie tylko MTA jest na moim kanale, aczkolwiek jest więcej gier, które mogłyby was równie fajniej zainteresować niż samo MTA. Ale jeżeli wolicie samo MTA, to też zapraszam do mojego kanału. Nagrywam to już od stycznia bodajże, więc naprawdę długo już siedzę przy tej serii, ale finów mam około 16, ale naprawdę wyświetleń jest masa. Byłem po prostu zaskoczony po pierwszym filmie, kiedy zapuściłem w styczniu i już jakieś setki wyświetleń były, a obecnie będę miał za chwilę 1000 wyświetleń pod pierwszym filmem, więc to jest coś nieosiągalnego według mnie, chociaż wiadomo, że GTA MTA jest popularną jeszcze grą, utrzymuje się, więc no z tego można jeszcze nagrywać jakoś tak w miarę. Ale na przykład, nie wiem, z innych gier no to jest ciężej. Staram się jak tylko najlepiej mogę nagrywać na tym polskim YouTubie, nie chcę się wybić, nie zależy mi na tym, ale jak dostanę subskrypcję i ktoś mi powie jakiś miły, ciepły tekst, że mi to wychodzi, to naprawdę aż mi się uśmiech robi na twarzy i wiem, że to mnie jeszcze bardziej będzie motywowało do dalszego nagrywania tych materiałów, które dla was robię codziennie. Dobra, nie ma tu nic. Gówno, kurde, ale marnie, marnie. Myślałem, że coś tu lepszego znajdę. Ale no cóż, to jest MTA Daisy. Zawsze może się coś stać, lub nic się nie wydarzy. Ała, ale się dupłem. Dobra, ale tak czy inaczej się kierujemy do tego miejsca, gdzie chciałem w końcu iść, czyli do Las Venturas. Właściwie już jestem, ale w jakimś innym rejonie po prostu i jest po prostu inny teren. Sorki za te hałasy, ale ja nic na to nie poradzę, nie będę robił cięć z tego powodu. I dobrze. Tu mamy jakąś budowlę. Budowę, nie wiem co tu się dzieje. A, zombiak chciał mnie dorwać. Masz pecha, kozaku. No przez to to już na pewno na bank. Ała, się znowu dupłem. O, gliniarz. Czemu ten gliniarz wygląda jak zwyczajny gliniarz? No, naprawcie ten błąd, mówię wam, bo to aż nie powinno się nazywać MTA Daisy. Bo zombie powinny wyglądać jak zombie, czyli takie zakrwawione, nie wiem, żeby im mózgi było widać. O, takie jak coś, to, o właśnie. To akurat jest... O, to od razu już po zabiciu zombiaków muszki lecą? Fajnie. To akurat jest realistyczne do tego, co powinno się zgadzać. Coś słyszałem jeszcze, ale chyba miałem jakieś przesłyszenia. Jakiś stadion jest tutaj. Dobrze. O, kolejny zombiak. Jep. No. O, ale dostał ładnie. No, ten widelek śnienie może do mnie dostać.
jak dziwnie chodzi. Co to jest? Wire fence. Nie wiem, na co mi ten wire fence, ale okej. Nie wiem, jak nic tu ciekawego nie znajdę, to najwyżej zakończymy odcinek, bo nie wiem, no jeszcze mało ludzi tu gra. Jakby grało za 40-30 osób, to już naprawdę jest już lepiej. O, nie było lepiej. Znalazłbym jakiegoś człeka i już by było ciekawiej, tak po 40 minut jestem sam. Nie no, tam kilka minut byłem z kimś, ale to tylko chwilowe. Myślałem, że spędzi ze mną ten czas, tak to by był na YouTubie ze mną. Yep. Kill, kill, kill! Ciul, ciul, ciul. No i dobrze. Dobra. Jestem już koło lotniska LV. Tak, dokładnie. Tylko teraz chcę do cholery znaleźć jakiś ciekawy item albo pojazd, bo 40 minut i jeszcze nic ciekawego się nie wydarzyło. O, tu są te medikity. O, wypijemy sobie wodę na zdrówko do dna. Dobra, skonsumowałem butelkę wody, super. Nie, znowu Slenderman. Serio? What the fuck? Ej, nie no. Kurde, jak nie Slendermany, to gliniarze. Zwyczajni. To jest naprawdę prodziwne. No to już w ogóle wszystko przebija. Nie no. To jest największy błąd, jaki tylko mogłem zobaczyć w MTA. No po prostu adminom trzeba po prostu napisać, żeby poprawili skiny zombiaków, bo to nie estetycznie to wygląda. O, taki zombiak to akurat już pasuje. A, chciałbym nie uderzyć. Kurde, jaki niewyżyty zombiak. Przeżył to kozak. Aj, mogę trafić, nie mogę trafić. O, dobra. Udało się, pusto, kurde. Jakbym miał teraz ocenić serwer, to ja bym powiedział, że ten serwer jest na razie w fazie budowy. Ale oceniłbym go takie, no, 3, takie, no, takie, może 2,8, taką ocenę bym dał na 6, no bo no, jeszcze nie jest takie dobre jak kiedyś. Pamiętam te czasy, jak było radio, były bazy, nie wiem, no były punkty te, co jeszcze tam było, paralizator, nie, naprawdę to było dużo rzeczy ciekawych. I naprawdę polepszających rozgrywkę. No teraz to jest tak trochę marnie, no nie oszukujmy się. Jak mi się już za chwilę znudzi, to przestanę nagrywać i się z wami po prostu pożegnam i film pójdzie na mój kanał. Tylko mamy problem. Bo chciałbym jeszcze coś ciekawego na koniec zrobić albo znaleźć. Albo cokolwiek, nic, to jest plecak zwykły, kurde. Ale mam pecha dzisiaj. Nie wiem. What? O kurde. To było dziwne. Ale dobra. Pięknie. Pudełko zapałek. Mały plecak. I gówno, dobra. Lepiej każdy zakątek przeszukiwać, bo zawsze się może coś ciekawego znaleźć. O, tam jest prawdziwy zegar po lewej górnej stronie, jak widzę. Po lewej, tak, lewej górnej stronie rogu. Więc za jakieś 9 minut skończę nagrywać, bo zacząłem o 18. Jep. Jep. Kurde. Aj, nie mogę sobie trafić. No nie, serio. O, dobrze, poszło. I poszło. Okej. Okay.
Nie, no, mam prawdziwego pecha. A dawno go nie miałem w MTA. A zatem, o, może jeszcze ten statek sobie przeszukam piracki. Może coś tam będzie ciekawego. To sobie to wezmę i po prostu zatrzymam. Nie wiem, chyba mam wrażenie, że mi się głos wyczerpuje. Nie wiem, za dużo chyba nagrywałem dzisiaj, bo robiłem jeszcze zapasowe odcinki do Assassin's Creed 3 Tyranii Króla Waszyngtona. I po prostu, no, tak mnie to wciągnęło, że po prostu, no, musiałem sobie to zrobić, żebym nie musiał się potem męczyć. Jutro postaram się też coś wrzucić z tej Tyranii Króla Waszyngtona, żebyście mieli co obejrzeć. I naprawdę, no, nie zmuszam, ale skoro tak dużo mam wyświetleń pod MTA Daisy, no to równie dobrze miałbym pod każdym filmem. Czy to, nie wiem, jakaś jest inna gra, czy to, nie wiem, jest jakiś Assassin's Creed, czy to, nie wiem, jeszcze GTA, czy to Gothic, no cokolwiek. No, już się pytają mnie, jak mi idzie. A kiepsko, bo nudy i nie mam z kim chodzić po świecie. Pytają się mnie, czy chcę do grupy. No spoko. O kurde, Slenderman! Ciul. O tak, dostaję Slenderman w MTA DayZ, ciul. O tak, teraz muszę zaakceptować. No i teraz zobaczę sobie, gdzie oni są. Chociaż na mapie, no i tak ledwie co widzę. No i gdzie oni są? O, tutaj. Dobra, to może się przebiegniemy do mojego widza. Jak coś, to biegnę do ciebie. Okej, no to sobie włączę mapkę i zobaczę, gdzie mam iść po prostu. Żebym nie musiał też najzwyczaj. No hej. Ktoś mi pisał, że całe CV mam mówić. O, koleś mnie rozwalił. A może przedłużymy ten odcinek? Nie wiem, z tej okazji, że po prostu tak dawno nie było MTA. A jeszcze się może coś wydarzyć ciekawego, dlatego skieruję się w stronę mojego nowego widza. O, już mamy nawet dwóch ludzi. No to świetnie, to może zbijemy jakąś małą grupkę. Tylko że jeden jest strasznie na południu, w Los Santos. Kurde, już tak w 40, prawie 50 minucie już, i już się coś dzieje ciekawego. Super. Na to właśnie liczyłem. Czekaj, piszą do mnie. Czekaj, jak ci pisało na Teamie? Czekaj, CV. Kurde, już zapomniałem, jak się pisze na Teamie. Radio chat. O, i już mamy niedaleko jednego z moich ludzi, czy tam widzów, nie wiem, jak go już nazywać, widzem czy żołnierzem. Po nagraniu będę musiał zobaczyć, co to za kontakty, bo jeżeli to będą dobre kontakty, to ja mogę się z nim zapoznać, nie wiem, znaczy zaprzyjaźnić. Spytam się, jak się pisało na Team czacie. Y. Okej, spoko.
Dobra, biegnę już do niego. Ja nie będę do niego strzelał. Ja mu mogę pokazać nawet tą kryjówkę. Znaczy to kryjówkę, no gdzie schowałem moje itemki, ale tylko mam M4 ze sobą. Nie mam ammo. Więc tutaj jest ten mały problem, który niestety mnie boli. Mianowicie jestem już niedaleko jednego z moich widzów i nie wiem, czy to on czymś jedzie? Czy on tak zapieprza ostro? O nie wiem, mam takie wrażenie, że on jakby czymś jechał. Ale dobra, za chwilę będę koło niego i po prostu zaczniemy się integrować. Spoczko, loczko, może nawet odcinek, jak coś do ciebie, jak coś nie. Okej, wiem o tym. Dobra. O, i już, o kurde, jakie lagi. Dostaję jakiegoś laga super mocnego gdzieś w tym właśnie miejscu. No i dobra. Dobra. No i dobrze. No to może, o kurde, jakie lagi. Dobra. To mi jakoś dziwnie FPS-y spadają. Nie wiem czemu. Kurde, się ścina jak cholera. Dobra. Dobra, no to niech idzie za mną. Włączę mapę. Już się czuję trochę tak epicko, że mogę z kimś w ogóle teraz poszwendać się, tak? Dobra. No i idziemy, idziemy. Spoko loko. Jakbyśmy mieli jakiś pojazd, to już było naprawdę. A tak to muszę się z moim nowym kolegą szwendać. Niech lepiej za mną łazi. Nie, za jakieś 5 minut powinniśmy dotrzeć do naszego nowego ziomka i może dołączę do nich jakoś, w jakiś inny sposób. Coś czuję, że to może być, mogą być dobrzy ludzie. Chociaż nie jestem tego pewny, będę musiał z nimi sobie pogadać. I może z nimi bym nagrywał z MTA Daisy. Bo w tej chwili nie mam naprawdę z kim. Niejaki Remax gdzieś pojechał, nie będzie go do poniedziałku, a Remus, nie wiem, też dopiero gdzieś wrócił z wakacji i po prostu, no, jest wolne miejsce. Możecie się pytać o mnie, czy chcecie ze mną sobie pograć w MTA w jakimś odcinku. Dobra, my kierujemy. O, on też już niedaleko jest. To miło. To za chwilę dotrzemy do siebie i po prostu będziemy już mogli się jakoś w miarę spotkać. Zaraz. Zaraz jakoś tak muszę odskoczyć, żeby nie wywalić się ostro. Ale zaryzykuję. O, dobra. Czekaj, mapę sobie włączę. Dobra. Ej, biegniemy. Już niedaleko mamy. Okej, już niedaleko. Pięknie. Zaraz będziemy mieć już dwóch ziomków. I będziemy już tworzyć team trzyosobowy. O, tam widzę, jak już ktoś biegnie. No i dobra. Ha! Czemu on tak zasadził? Dobra,
gdzie idziemy. Pewnie. Dobra, to idziemy już. O, widać, że to są jakieś jacyś pokojowi ludzie, więc mogę się cieszyć tylko tym, że odkryłem bratnią duszę. Jeszcze w moim... Au! O cholera, się wywaliłem ostro. Dobra, ja idę za tym Chris... Roxorem. Crips Roxor. Dziwne. Dziwne, naprawdę. Ale nieważne. Coś czuję, że to będą dobrzy ludzie, więc nie będę narzekał. I może tam zakończymy odcinek. Nie wiem, może coś się jeszcze zrobi ciekawego na koniec, bo przez te 40 ponad minut była tylko nuda. Poza tym, że sobie znalazłem kilka fajnych itemasków i zwiedziłem wojsko, to nic się ciekawego nie zdarzyło. No poza tym, że 3 razy spotkałem białego zombiaka, który wyglądał jak Slenderman, a powinien mieć jeszcze garniturek, to to już w ogóle, to nawet gorsze było od Slendera. Dobra, biegniemy sobie, biegniemy. On mnie doprowadzi do bazy. Czemu zatrzymał się? Czemu się zatrzymałeś? Jak coś spamuj spacją, żeby szybciej... No to wiem. To wiem, człowieku, ja już tyle gram w MTA, że ja kurde wiem co i jak. Dobra, spokojnie, nie spinaj się, ziomek, ja wiem co robić. Biegać to ja umiem, cholera. Uff, kurde, jaki gorąc jest, normalnie no, coś mi się robi w głowie. Dobra. Biegniemy se dalej. Ciul, ciul, ciul. On ma nóż, ale też na hita pocisnął i to mnie zaskoczyło. Kurde, daleko ma tą bazę, powiem ci szczerze. Wam szczerze też, ale jemu też. Że daleko się zadomowili, ale będę bezpieczny i tam po prostu zakończymy odcinek. I myślę, że się dogadam z nimi i utworzę jakimś team 3-osobowy. Może jeszcze włączę w to Remusa, jeżeli będzie chciał. A jak nie będzie chciał, to jego strata. Mnie tylko zależy na tym, żeby po prostu była świetna zabawa ze współpracą. Bo wiedziałem, że tu znajdę kogoś, kto po prostu mnie nie zabije na miejscu, tylko poprosi o pomocną dłoń. Albo na odwrót. Że ja mogę prosić o pomocną dłoń. No i tak samo się stało. I jestem z tego powodu bardzo zadowolony, ponieważ zyskałem jakąś przychylność, poparcie jakiejś osoby, czy tam... Dziwne. Usiadł sobie i nagle zaczął biegać. Śmieszne. True story normalnie. Kurde, długo mnie jeszcze będziesz prowadził, nie? Zaraz będę musiał ci napisać, że za chwilę będzie trzeba skończyć odcineczek. I jak skończę, to od razu do nich dzwonię i się muszę z nimi dogadać. Tylko też, no nie wiem, czy to jakaś będzie mi zaufana grupa, ale zobaczymy. Trzeba się po prostu z nimi skontaktować. Bo coś czuję, że to będą dobrzy ludzie. Kurde, chuj daleko mają tą bazę. Ale biegam, mimo wszystko. Mimo wszystko biegam. I abym pod tym filmem dostał dużo wyświetleń i lajków i komentarzy i w ogóle, żeby ludzie mi pisali miłe rzeczy. Po prostu, żeby było fajnie. I to tyle. Kurde, trzeba szybciej biegać, zapieprzać, bo chcę już w końcu zobaczyć ich tą bazę i tam się zadomowić i zakończyć odcinek. Dobra. On siadał sobie w powie... Lol, jak on to robi?
Kurde, gdzie ta baza jest do cholery? Myślałem, że gdzieś tutaj. Dobra. Biegnie za nim. Nie gubię go z pola widzenia. Kurde, ale zapieprza i to ostro. Też będę musiał tak szybko biegać. Dobra. Co jeszcze, jeżeli gdzieś tutaj ma... Tutaj? O, w mordę jeżdża! Jaka baza! Zajebista! Jak na mnie... Zajebista! Dobra. Ja już tu kończę... odcinek. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego pierwszego odcinku 4. sezonu. Myślę, że wam się spodobał ten odcinek. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I pozdrawiam wszystkich graczy. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Dobra, trzymajcie się, na razie!